Chęcie, kolejny odcinek z obszaru zimnych telefonów, czegoś, co być może zaczęliście już oglądać w serii Hartman Calling. Jestem ciekawy waszych komentarzy, odpowiedzi na pytania, które pod każdym filmikiem się znajdują, albo na początku każdego filmiku, w samej jakby treści filmu. Dzisiaj moje wezwanie takie trochę do tego, żeby nie wiązać się z wynikiem zimnych telefonów. To znaczy, żeby się odłączyć mentalnie, odczepić, odkleić się mentalnie od tego, jaki będzie efekt zimnego telefonu. Czyli żeby nie wiązać swojej chęci eksperymentowania, o czym mówiłem w poprzednim filmiku, z tym, jaki będzie wynik tego eksperymentowania. Tylko nastawić się na proces, nastawić się na to, że ja mam zadanie do wykonania. Tym zadaniem jest przećwiczenie 15, 20, 50, ilu tam masz telefonów według określonej ścieżki. I moim sukcesem jest to, żeby wykonać te 15, 30, 50 telefonów. Odklejam się od wyniku. Przyjmuję, że wynik będzie wszędzie taki sam i wynikiem będzie nie. Nie chcę, nie potrzebujemy, bez sensu. Po co pan dzwonił, albo proszę zadzwonić za rok, za miesiąc, za jak się zmieni, nie wiem, inflacja, sytuacja na rynku, albo jak się coś wyprostuje za wschodnią granicą. Po co nam to jest potrzebne, to odkręcenie się, odklejenie się od efektu? Dlatego, że jeżeli będę skupiał się na efekcie, to zimnych telefonów zrobię bardzo niewiele. Czyli dam sobie bardzo niewiele szans na to, żeby poprawić swój proces, który w konsekwencji będzie wiódł mnie do lepszego efektu. A zatem ja zakładam, być może tego nie widać po mojej minie, ale ja zakładam, że z każdego z tych telefonów nic nie będzie. Że ja nie wyciągnę jakichś numerów, że ja nie umówię spotkania, że ja nie umówię telekonferencji, że ja nie dotrę do wszystkich decydentów, że ja nie przekonam ich do tego, żebyśmy rozpoczęli współpracę. I z tym założeniem rozpoczynam dzwonienie odklejone od efektu. To, co się może niedobrego wydarzyć, to najwyżej mi się to potwierdzi we wszystkich 50 przypadkach. Jeżeli wydarzy się coś dobrego, to po prostu 2, 5, 11 z tych 50 zaskutkują numerem, spotkaniem, umową, płatnością. Odklejam się od efektu, koncentruję się na procesie i to mi daje większą siłę do tego, żeby słyszeć nie i uśmiechać się i po prostu iść dalej, poprawiając proces i jednocześnie budując własną siłę mentalną, eksperymentując nowymi rzeczami, aż wreszcie zaczną klikać. To jest moja droga, to jest moje podejście do tego tematu. Zachęcam was do tego, żebyście wypracowali sobie swoje podejście. Być może będziecie chcieli skorzystać z tego, wtedy serdecznie zapraszam. Do zobaczenia następnym razem. To były moje 2 minuty.